Cześć, witam. Jest niedziela moi drodzy Kryptofianie, więc odlecimy trochę od krypto i wejdziemy sobie na temat może trochę pracy nad sobą. I oczywiście tutaj powiemy sobie zaraz na początku, możecie zrzucić, że a, jest tyle tych coachów, co tutaj mówią o pracy nad sobą i, i, i tutaj nawet jakbyśmy przeszli przez polski internet to aż głowa boli. Ile tych geniuszy, którzy mówią o pracy nad sobą, jest, ale, właśnie, ale jest tak naprawdę jedno ale zawsze. Jeżeli mamy się od kogoś uczyć, co ja zawsze powtarzam, to dlaczego nie uczmy się od najlepszych? Przytaczajmy ich pomysły, ich rozwiązania, jeżeli chodzi o sytuację. Albo spójrzmy do środka, wewnątrz siebie i odpowiedzmy sobie na swoje, jakby, na swoje pytania. Czyli krótko mówiąc, na przykład, pierwsze pytanie, które sobie na przykład powinieneś odpowiedzieć, to jest: Ok, akurat tutaj mamy Tony Robbins, tego gościa pamiętam z nami sporo, sporo czasu już. Pamiętam, jak jeszcze był moczy i patrzyłem się na tą, jego, na ten horse face, czyli tą końską gębę, i sobie myślę, Boże, co ten gościu wie? Ale to były jeszcze czasy, kiedy właśnie byłem w tym, na tym etapie oceniania ludzi. Z, po prostu tak z pierwszego, z, z pierwszej okładki, i pierwsze, co powiedziałbym, pierwsze, co rzuca się w oczy, jeżeli mm, powinniśmy zerknąć na siebie samych, czy czasami nie mamy tego u siebie wbudowane, bo to jest na pewno potężny hamulec, który hamuje nas przed, przed wieloma rzeczami. Wyobraź sobie taką sytuację. No, mm, widzisz, je, idziesz ulicą, nie wiem, jesteś gdzieś tam i widzisz ulicą. Widzisz gościa, który wysiada z Lamborghini. Patrzysz, dobrze ubrany, zatrzymał się, otwiera drzwi, wysiada. Co? Pierwsza rzecz, co wpada do Twojej głowy? Pierwsza, pierwsza, pierwsza myśl. I tutaj prawdopodobnie sporo z nas odpowie sobie: no, co za dupek. I tutaj jest ta, ten, ten pierwsza rzecz, która, którą od razu powinniśmy rozpoznać i jakby naprawić u siebie w stylu myślenia. Bo jeżeli ty o kimś takim myślisz, że jest dupkiem, to znaczy, że niespecjalnie miałbyś ochotę podążać w stronę, aby być dupkiem, więc jedno z drugim się kłóci i sam sobie już jakby stawiasz szlabany I to, i to jest absolutnie w każdym jednym w każdym jednym momencie życia, na przykład patrzysz na, na, na kogoś tam i mówisz, że a pewnie to ukradł, albo a pewnie coś tam komuś zrobił za jakąś przysługę, dlatego to dostał, a to coś tam, a to coś tam i, w, i, w, i mnóstwo takich rzeczy, które hamują Cię przed zwyczajną, prostą, czystą drogą do osiągnięcia czegoś. I choćby nawet to. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, która, którą bym powiedział, że powinniśmy zdefiniować u siebie, jeżeli mówimy o, o pracy nad sobą, ale właśnie to ego, które mamy i, i, i to ego, które mamy, nie zawsze jest, nie zawsze jest używane w odpowiedni sposób, bo e, na przykład Jednym z największą, największych rzeczy, z którą spotykamy się tutaj, na przykład nawet w naszych kryptowalutach, jest zwalanie winy na kogoś. I już nie będę tu wchodził o, 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 o wszystkie polecania, MLM-y, mówienie o czymś, naganianie i tak dalej. To już nawet o tym nie wspomnę, ale teraz przerzućmy to wszystko z tak naszego kryptoświata. Do naszego zwyczajnego dnia i pomyślmy sobie tak: hmm, gdyby tylko nie ten szef, to prawdopodobnie już bym osiągnął tą podwyżkę. Gdybym tylko nie pochodził z takiej dennej rodziny, to na pewno w życiu bym mógł osiągnąć więcej. A gdyby nie ten rząd, to mój biznes mógłby być naprawdę olbrzymim biznesem. Gdyby nie kumple, to na pewno nie byłbym takim pijakiem. I tak dalej, i tak. I wina zawsze jest kogoś innego. Nigdy nie jest twoja wina. Wina zawsze jest kogoś innego. I oczywiście to od razu się przenosi do, do świata oczywiście inwestycji, bo gdyby nie ten baran, co mi polecił coś tam, to bym pewnie nie stracił tych pieniędzy. Nie ma twojej winy. Jest zawsze czyjaś inna wina. I tutaj właśnie wydaje się, że, 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 że wiesz wszystko, o czym mówisz, a tak naprawdę. A tak naprawdę zawsze próbujesz winę zwalać na kogoś. I tutaj wchodzimy od razu w drugi punkt właśnie tego winę zwalamy na kogoś innego, ale oczywiście my wiemy wszystko, co mówimy. I kiedy ktokolwiek zaczyna coś mówić, to, 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 to oczywiście ty wiesz lepiej. Ty już od razu wiesz lepiej. Książki po cholerę będę czytał książki, przecież ja już o tym wiem. Dorady, co mi ty będziesz doradzał, przecież ja już to przeżyłem, wszystko, wszystko widziałem. I przypomina mi tu nawet moją, jakby, moją podróż, co tutaj nawet miałem kiedyś taki wpis z dwóch, ponad dwóch lat, kiedyś sobie napisałem tutaj moją, jakby e, przypomniało mi się moje doświadczenie z moich wczesnych lat, e, 17-18 lat, kiedy, kiedy nie miałem grosza przy tyłku, wydawało mi się, że wszystko wiem. Kiedy ktoś zaczynał zdanie, ja już to zdanie mogłem skończyć. I w pewnym momencie wreszcie ktoś kiedyś, tak jak tutaj napisałem, że bardzo wartościową lekcję mi dał, powiedział mi proste zdanie, że zamknij japę i zacznij słuchać, może na tym skorzystasz. <laughs> taki właśnie, taki, taki, taka prosta lekcja, bo ten nawyk myślenia, że wiemy wszystko, to, to, to nas totalnie ogranicza w jakimkolwiek rozwoju, bo powiem wam jedno: że wiemy wszystko, więc robimy cały czas. To, co zawsze robiliśmy, w taki sposób, jak zawsze robiliśmy, a oczekujemy jakichś innych rezultatów. To się nie wydarzy. Jeżeli zawsze robiłeś to, co zawsze robiłeś, to rezultaty będą zawsze takie same. Więc, jak oczekujesz innych rezultatów? Następną rzeczą, którą bym powymienił w tym momencie, która bardzo nas trzyma w osiągnięciu czegokolwiek w życiu, bo jeżeli popatrzymy, na, na prawo, na lewo, to zobaczymy, że o, sąsiad ma tamto, ten ma to, a ten jeździ takim samochodem, a ten buduje dom, a ten mieszka tu, a ten jeździ na wakacje i się zastanawiamy, ale tak naprawdę to sobie pomyślimy, a nie, to taki, wpadamy w taki comfort zone, czyli w taką e, strefę komfortu i sobie myślimy, że ja mam pracę, mam dobrze, nic mi nie potrzeba, w zasadzie mam co jeść, na stole, y, y, na stole chleb leży, Jedzenia mi nie brakuje, czy coś tam, opał na zimę mam, nie wiem co tam jeszcze mogę wymyślić. Po prostu takie, takie podstawowe rzeczy i w ten komfort zone ja już to słyszałem. Ja to słyszałem parę razy w życiu, tutaj. Słyszałem to. Pamiętam jak podstawową rzeczą, którą usłyszałem raz, kiedy, kiedy próbowaliśmy coś robić. I od jednego z moich pracowników usłyszałem od razu, że ja to pierdolę krew mi, krew mi oczami nie idzie. <gryw> to, było, to było dziwne dla mnie, bo pierwszy raz to usłyszałem, mimo mojego wieku, pierwszy raz takie coś usłyszałem. No i to mnie zaskoczyło. Więc bardzo niesamowite, niesamowite podejście do sprawy. Nie mówiąc już o tysiącu wymówek, ale oczywiście wymówki. Yy, to jest właśnie to, można by było porównać tym z, ze, ze zwalaniem winy na kogoś. Czyli wymówki i zwalanie winy na kogoś to jest dosłownie jedno i to samo. I oczywiście, jeżeli mamy tylko i wyłącznie wymówki, dlaczego czegoś nie mo możemy zrobić, a nie znajdziemy powodu, dlaczego chcemy to robić, no to oczywiście stoimy w miejscu. I tak e, przejd przejdę może do ostatniego punktu, o którym dzisiaj chciałem powiedzieć to jest strachu. A co, jak stracę? A co, jak nie zarobię? A co, jak nie będzie mi się to opłacało? A co powie znajomy, jak ja coś spróbuję, mi nie wyjdzie? A będzie się ze mnie ktoś śmiał? A jak nie będę wiedział, co zrobić dalej? I to jest niesamowita, następna bariera, która trzyma nas przed zrobieniem czegokolwiek w życiu. I już nie mówię tutaj o inwestycjach w kryptowalutach, chociaż zawsze. O tym rozmawiamy i sobie patrzymy na to, i patrzymy na Bitcoina, patrzymy na XRP, i podstawową zasadą jest: A co jak, a co jak stracę? Co jak włożę sobie 1000 złotych w Bitcoina i stracę? No, pierwszą i podstawową rzeczą, jeżeli chodzi w ogóle o inwestycje, to powinna być taka: Mam nadzieję, że już to mówiłem, i mam nadzieję, że wszyscy bardzo dobrze do tego, do tego dochodzimy i pamiętamy o tym, w tym momencie, gdyby wszystkie kryptowaluty poszły do zera i świat kryptowalut by zniknął, czy twoje życie zmieniłoby jakikolwiek, jak, jak, jakość twojego życia w jakikolwiek sposób by się zmieniła? Bo jeżeli w tym momencie, jeżeli kryptowaluty by zniknęły, a jakość twojego życia by upadła na, na, na łeb, na szyję, no to to jest problem inwestujemy zawsze tylko tyle, ile możemy stracić. Takie sloganowe przysłowie, które sobie zawsze powtarzamy, ale ono jest prawdziwe. Osobiście, jeżeli w tej chwili XRP, Bitcoin, Ethereum, Litecoin i wszystko inne po prostu zniknęłoby z powierzchni ziemi, ja ciągle bym miał to samo życie, co mam w tej chwili. Ciągle wstałbym rano, ciągle poszedłbym na basen, wróciłbym do domu na kawę, zjedlibyśmy śniadanie, chodziłbym na spacery, z dzieciakiem, tak jak zawsze chodzę, nic by się nie zmieniło specjalnego. Zrobiłbym sobie filmik na YouTubie dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania swojego e, zainteresowania w czymkolwiek. I w ten sam sposób powinieneś myśleć. Ty, ty, ty i ty, i wszyscy. Te pieniądze, te środki, które gdziekolwiek masz zainwestowane, musisz o nich myśleć, że one są. Gone. Koniec. Nie ma ich. Teraz. A co jeżeli jednak wyjdzie ta inwestycja? A co jeżeli Bitcoin akurat wyjdzie na 40 tysięcy dolarów, a Ethereum i yy, XRP dojdzie do, nie wiem, kilkudziesięciu dolarów? Co wtedy? I to jest następne pytanie. No. Czy jakoś życia się zmieni? Czy, 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 czy powinna się zmienić? To już jest bardzo indywidualne pytanie, ale nie będziemy tego, nie będziemy tego e, rozkminiać. I tak ostatnią, A, ktoś mi powiedział, że nie mówi się rozkminiać. E tam. Dobra, w takim razie zakończmy na tym, że pierwsza i podstawową rzeczą to jest zadbaj o samego siebie pierwsze, zanim zaczniesz Mówić o tym, jak to Ty pomagać chcesz całemu światu, bo jeżeli nie masz nic, to tak naprawdę nie możesz nic pomóc całemu światu. I ostatnie, przestańmy sobie zazdrościć, przestańmy myśleć o innych ludziach, skupmy się tylko i wyłącznie na sobie, bo to jest podstawą naszego życia, i myślmy sami za siebie, a wtedy zupełnie inne perspektywy otwierają się przed nami. W momencie, kiedy ty nagle pomyślisz, że sam jesteś za siebie odpowiedzialny i jesteś odpowiedzialny za swoje decyzje, zupełnie inaczej zacznie ci się myśleć. I tak chciałem na koniec Wam po jeszcze powiedzieć, że na w ogóle na YouTubie, tutaj nie wiem, czy mi się uda w tej chwili szybko znaleźć, ale hmm, może nie będę szukał. No dobra, tutaj znalazłem. Toodle Lifebots, on był jednym z nich, tam kilku youtuberów z zagranicy mówiło, pisaliście do mnie, ja do tego się nie odnosiłem, jak nie odnoszę się do wielu innych rzeczy tego typu, z prostego względu. On mówił o tym arbitrażu, tej, tej, e, tym arbitrażu maszynie, która właśnie okazała się, że jest, zniknęła. Po prostu dla mnie, co już przeszedł tą, drogę i widział to, jest absolutnie wszystko jasne. W momencie, kiedy zerkniesz na coś, widzisz, że to jest skiem. Więc nawet mówienie o czymś, że hej, uważajcie, to jest skiem, to mogłoby nie być dobre dlatego, bo mógłby ktoś pogrzebać sobie w internecie, znaleźć jego tutaj wideo, jak on tam pomnaża swoje XRP, bo wiecie, czekanie na 30 centów mamy przecież od takiej długiej czasu, 30 i 30, a tutaj gość pokazuje, jak tam pomnaża swoje XRP, więc Moim zdaniem to było niepotrzebne, bo okazałoby się, że mimo tego, że mówisz, że ktoś, że to jest skiem, i tak ludzie by zaczęli w to zaczynali w to wchodzić, bo nie poparzyli się jeszcze, może nie mają takich doświadczenia albo totalnie olewają to, co mówisz. Więc nie tylko o arbitrażu, ale o innych też schemach. W ogóle nie mam ochoty mówić z tego względu, że niechcący można kogoś nakierować na to. Na to na to coś, chyba, że coś jest aż tak wielkie, jak właśnie cloud miningi czyli to kopanie w chmurze, czy jakieś te inne rzeczy, które są, które jak, jak, jak wiecie są, zresztą tutaj pod spodem była świetna, świetny komentarz kogoś, kto mi napisał, okay, nie znajduję tego, ale chodziło o to, że tutaj kolega napisał właśnie, że dwa lata temu zainwestował w BitClub, 1,6 bitcoina po dwóch latach, teraz odrobiło mu się pół bitcoina Czyli, e, czyli całkiem, całkiem do dupy, więc e, tak to wygląda. Oczywiście to jest wszystko bez poleceń, bo jeżeli byś e, nabrał tysiące swoich znajomych, to, to, wiadomo, to oni by, oni by zostali na lodzie, a ty miałbyś z prowizji zarobek, więc. To jest takie puszczanie w maliny, no więc nie, nie znachodzę tego komentarza, ale o, 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 to, o to mniej więcej chodzi. Więc e, tak jak tutaj też kolega napisał, że po prostu e, jesteśmy mądrzejsi o swoją doś, doświadczenie e, i to się liczy. M, nawet jeżeli ktoś wchodzi w krypto w tej chwili, jest, e, ma lepsze ceny, ale nie ma tego doświadczenia, więc nie wiadomo jak to mu wypali na końcu. Dobra, tyle. Dzięki wielkie. Trzymajcie się i miłej niedzieli. I do zobaczenia jutro, cześć!